prostitutte nel vaticanu, czyli kobiety lekkich obyczajów w Watykanie. Taki prowokacyjny tytuł nosił pewien artykuł w pewnej poczytnej włoskiej gazecie, który ukazał się na kilka lat przed śmiercią Jana Pawła II, a dotyczył wydarzeń, które rozegrały się poprzedniego dnia w czasie środowej audiencji. Wtedy to papież przyjął grupę kobiet podopiecznych fundacji La Strada, która to fundacja zajmuje się właśnie przysposabianiem do nowego życia, wyciąganiem z dna Kobiet trudniących się najstarszym zawodem świata. Bardzo często były to młode kobiety, które przybyły z innych kontynentów, łudzono je perspektywą nowego, lepszego życia, a ostatecznie wylądowały na ulicy, dosłownie w przenośni. Przejście do normalnego życia był to proces. I w czasie tego procesu właśnie założyciele tej fundacji uznali, że będzie ważne, żeby po słowo otuchy kobiety te poszły do papieża. No cóż, bardzo ewangeliczne, nieprawdaż? Dzisiaj słyszymy w Ewangelii, jak Pan Jezus spotyka się z grzesznikami, z celnikami, a celnicy i jawno to przecież ta pula osób, z którymi nie chcieli mieć nic wspólnego i Jemu współcześni. No ale dlaczego o tym w ogóle wspominam? Otóż pierwsze dzisiejsze czytanie pochodzi z księgi proroka Ozeasza. Ozeasz był nieszczęśliwym prorokiem z powodu miłości do nierządnicy Gomer, z którą się ożenił. Gomer zdradzała go na wszystkie możliwe sposoby. Urodziła troje dzieci, ale właściwie żadne nie było Ozeasza. Ten ją kochał jak szalony, jakby po prostu o świecie zapomniał. Wszystkie te zdrady jej wybaczał, przygarniał do siebie nie wiadomo ile razy. Ta jego relacja małżeńska stała się od, od jego czasów opisem, symbolem relacji pomiędzy Bogiem i narodem wybranym Izraelem. Bóg był tym oblubieńcem, mężem, a Izrael jego oblubienicą. Bardzo często Izrael chodził na manowce, czy chodziła na manowce, zdradzając swojego małżonka, kłaniając się obcym Bogom, łamiąc wszystkie możliwe przykazania i przymierza. Bóg jednak przygarniał, po nieznacznym skarceniu często, przygarniał z powrotem i nie brzydził się swoim ludem. Dzisiaj słyszymy w tym czytaniu jak Bóg mówi, że chce miłości, nie ofiar, miłości, chce prawdziwej relacji, a Twoja miłość Izraelu jest jak poranna rosa, która jest i za chwilę jej nie będzie. Oczywiście mo moglibyśmy na to spojrzeć w makroskali, ale mikroskala też jest potrzebna. No bo czy my wszyscy nie jesteśmy takimi grzesznikami, którzy właśnie są wiarołomni? Każdy nasz grzech, to jest jakby zerwanie, to jest jakby potwarz rzucona Bogu, wyzwanie rzucone Bogu w twarz. Więc każdy z nas mógłby powiedzieć o sobie, że jest grzesznikiem, wiarącą, nieprawdaż? Właśnie o to chodzi, że w dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus mówi, że właściwie On przyszedł po to, żeby lepiej się mieli ci, którzy są chorzy. Można by nawet zaryzykować twierdzenie, że. Ci, którzy uważają, że są zdrowi, w sensie moralnym, duchowym i tak dalej, sprawiedliwi, nie potrzebują Chrystusa. Oj, trzeba uważać, bo jeśli uznamy się za takich właśnie sprawiedliwych, to będzie oznaczać, że Chrystusa nie potrzebujemy, że sami jesteśmy w stanie sobie wypracować pewien poziom moralności, który sprawi, że będziemy zbawieni, nieprawdaż? Pan Jezus pokazuje się od tej strony innej zupełnie dzisiaj, pochylając się czy poświęcając uwagę i właściwie przebywając z totalnymi grzesznikami tamtych czasów, z celnikami. No cóż, jak powiedziałem, ani celnicy, ani jawnogrzesznice nie byli to ulubieńcy ówczesnego społeczeństwa, a Jezus jak na złość po prostu z tymi ludźmi chce mieć więcej do czynienia. Dlaczego? Dlatego, że każdy zasługuje na drugą szansę, podobnie jak Gomer w tej opowieści o Ozeaszu, podobnie jak naród wybrany, którego Bóg ciągle przygarnia, podobnie jak my, którym przebaczono już nie jeden raz. W dzisiejszym drugim czytaniu Święty Paweł przypomina postać Abrahama. Abraham to nasz ojciec w wierze, ten, który wbrew nadziei uwierzył. Przecież po ludzku sądząc, nie było to logiczne ani sensowne, żeby w wieku 75 lat pójść tam w nieznane, gdzie Bóg miał go poprowadzić. A jednak Abraham, który miałby wszelkie powody, by się wymigać od takiego zadania, każdy by go zrozumiał po ludzku. 75 lat powinien już odcinać kupony, siedzieć przy ognisku, albo przy kominku, w bamboszach i tyle go widzieli. A temu się jeszcze zachciało na starość, ruszyć w drogę. I poszedł. Ale zobaczcie, jeszcze kolejne 25 lat musiał czekać, zanim został ojcem. A miał być ojcem wielkiego narodu. No i cóż, dzięki tej swojej dziwnej, niezłomnej wierze, wszystko to co Bóg zamierzył, się udało dzięki jego abrahamowej wierze, zobaczył przynajmniej zalążki tego co Bóg obiecał wielkiego narodu. Ale właśnie dzięki wierze, nie dzięki sobie, tylko dzięki temu, że chwycił się Boga i jego obietnic. I to drugie przesłanie, które wynika z dzisiejszych czytań, właśnie nadzieja. Nawet jeśli my uznamy, że po prostu nie ma dla nas nadziei, bo już tyle razy pobłądziliśmy, to komunikat jest prosty: nadzieja jest zawsze. Zawsze jest ten Bóg, który ma ostatnie słowo. Więc te dwa przesłania: po pierwsze, druga szansa wszyscy ją mamy, otrzymaliśmy wielokrotnie czas więc, byśmy i tak patrzyli także na ludzi obok i świadczyli to, co mówi Jezus w Ewangelii miłosierdzie bardziej niż ofiarę. I drugie, nadzieja jest zawsze. Być może już straciłeś, straciłaś nadzieję na to, że coś się zmieni, coś się polepszy. Jest jeszcze Bóg na niebie, od którego zależy więcej niż nam się wydaje, albo który ma zupełnie inną perspektywę niż nasza. Zatem nadzieja i druga szansa. Oto dwa przesłania z dzisiejszych czytań wynikające. Pozdrawiam, ksiądz Dariusz Iwański.